Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw, zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Nie ma w Biblii ani jednego słowa o tym, że święty Józef był pracowity. Może i był. Biblia o tym nie mówi. Ani jednego słowa o tym, że był bardzo cierpliwy. Pewnie był. Biblia o tym nie mówi. Jak sobie przejdziecie całą tą litanię do świętego Józefa, to trudno te rzeczy znaleźć w Biblii. Prawdopodobnie taki był, ale Biblia o tym nie mówi. To, o czym mówi Biblia o świętym Józefie, to jedno. On wypełnił wolę Boga. On usłyszał, czego Bóg chce: weź do siebie Maryję, twoją małżonkę. Wbrew wszystkiemu, co mu jego umysł podpowiadał, rozum ludzki, zdradziła cię. Dzieciaka ma z kimś. Dla chłopa krew. Krew chłopa zalewa wtedy. A on, wielkość jego polegała na tym, że on: nie do mnie należy sąd nad tą kobietą. Ja jej nie będę osądzał, ja jej nie będę oceniał. Nie moja sprawa. Anioł przyszedł, powiedział: weź ją, to jest twoja żona. Józef nas uczy miłości do nieprzyjaciół. On potem zobaczył, że z Ducha Świętego się to poczęło. On potem zobaczył, że to jest błogosławione. Ale pierwszy cios był taki. Józef stał się prawdziwie ojcem. Nie dlatego, że biologia uczyniła go ojcem, bo biologia go nie uczyniła ojcem Jezusa. Stał się ojcem z wiary. Zobaczcie, że Biblia nazywa ojcem nie tych, którzy fizycznie życie przekazali, ale tych, którzy mówią: szukaj Boga. Tych, którzy pokazują, jak przebaczać i jak prosić o przebaczenie. Tych nazywa Biblia ojcem, matką. My mamy obecnie w Kościele rok świętego Józefa. Dzisiaj można odpust zupełny zyskać.
Nawet codziennie można odpust zupełny zyskać, odmawiając litanie do świętego Józefa, modlitwę i tak dalej. Na stronach internetowych episkopatu możecie te rzeczy znaleźć. Dlaczego rok świętego Józefa? No prawdopodobnie dlatego, że nas uczy nie sądzić bliźniego. Nie uczy nas pracowitości. Zobaczcie, w Biblii nie ma o tym, że on pracowity. Nie ma o tym, że on w ogóle nie leniwy. Nie ma o tym, że on bezgrzeszny. Nie ma tego. My czasami wymagamy od siebie takiego duchowego wysiłku, że ja muszę być jakiś. Wszystko, co ja muszę, złe słowo, to wypełnić wolę Bożą. To usłyszeć. To spotkać się z aniołem Pana, który przychodzi do mnie, aby mi coś powiedzieć. Wszystko, co ja muszę, to zrezygnować ze swoich sądów o drugim człowieku, choćby najgorszym. Nic więcej. Mogę być leniwy. Nawet pijakiem mogę być. I dojdę do zbawienia. Ważne, że będę słuchał Boga.